Cześć, 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 witam was w kolejnym odcinku z Minecrafta, epizodzie. Moi drodzy, dzisiaj naprawdę mam genialny plan na odcinek, ale jeszcze jedna ważna informacja przed odcinkiem. Moi drodzy, wszedłem w statystyki i jest tragiczna rzecz odnośnie tego kanału. Aż 66% oglądających nie subskrybuje tego kanału, więc jeżeli jeszcze nie subskrybujesz Żabki Dave'a, to zrób to jak najszybciej. Teraz widzę ciebie, musisz zostawić suba i łapeczkę oczywiście do góry. Moi drodzy, dzisiaj taki odcinek tak wymyśliłem sobie, bo no jako już chodzimy do tej szkoły, jesteśmy zmuszeni. Znamy tam dwóch nauczycieli póki co. Dzisiaj będę jednego z nich śledził. Moi drodzy, pójdę tam pod szkołę. Będę patrzał zaraz, czy ktoś tam wyjdzie i będziemy śledzić nauczyciela. Więc ja tutaj sobie przygotowałem już miksturkę niewidzialności w razie czego mleko, ponieważ jaki jest tego cel? Mam zamiar się dowiedzieć, gdzie on ma swoje miejsce na Palionowie, gdzie on cały czas siedzi poza szkołą. No bo nie wydaje mi się, żeby nauczyciel nocował w szkole lub gdzieś tam, wiecie, blisko szkoły. Więc dobra, ja sobie teraz wypiję miksturkę niewidzialności. Muszę mieć tutaj łapkę. No i dobra, idziemy, nie widać naszego nikogo. O, patrzcie, 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 chyba jest tam nauczyciel. Tak, jest, patrzcie, jest bzyku nauczyciel. Dobra, gdzie on idzie w ogóle? Poczekajcie. Idzie sobie normalnie drogą, no jak widzicie, idziemy idealnie troszeczkę za nim. No mamy widok po prostu na wszystko. Tutaj jak widzicie jest szpital, mogę wam też trochę poopowiadać o Palionowie przy okazji, jak ktoś nie widział poprzednich filmów. Tutaj mamy szpital, tu jest więzienie, tam jest budynek od Pawła. No, takie, myślę, miłe miejsce. Ja widzę, że on sam się tutaj rozgląda, bo... chyba sam nawet nie wie dokładnie, no ja nie wiem, kurczę, no mi się wydaje, że on tak naprawdę od niedawna mieszka na naszym serwerze, tylko my o niczym nie wiedzieliśmy, jest teraz nauczycielem, no to go poznaliśmy. Tutaj, jak wiecie, jest takie sekretne też przejście do naszego biznesu, tam jest stare więzienie, takie malutkie, tam nagrywałem kiedyś Spalione. Tutaj nagrywaliśmy też z panem Neonkiem skoki. Poczekajcie, bo on się tak dziwnie zatrzymał, poczekajcie, muszę tutaj uważać, muszę uważać. Ale idzie spokojnie, ale czemu on w ogóle tutaj idzie? Czemu idzie taką drogą? Naprawdę tego nie rozumiem. Gdzie to prowadzi? Poczekajcie, to jest jakaś w ogóle farma buraków? To nie widziałem tego wcześniej. Poczekajcie, bo on gdzieś tutaj idzie. Czekajcie, bo tak zwolnił jakoś dziwnie. Poczekajcie, trzeba się bo skryć. Wydawało mi się, że kogoś słyszałem. O nie, musimy być naprawdę cicho. Dobra, wydawało mi się. Dobra, było naprawdę blisko. Ej, patrzcie, on tutaj ma dom! Nie! On tu ma chatę, patrzcie, czekajcie, co tu pisze? Dom nauczyciela i tu jest jakaś rzeczka, co to jest, kwiatki? Nie, tak nie może być, moi drodzy, musimy się ujawnić. Dobra, piję mleko od razu z bomby. Halo, dzień dobry. O! Co to ma być? Hej, co? Jak to? Panie nauczycielu, panie nauczycielu, proszę mi powiedzieć, co to jest za miejsce? Ja nie wiem, co powiedzieć, to... no dobra. Co to jest? Dobra. Proszę mi powiedzieć, co to jest? Przepraszam. To jest mój dom, słuchaj. No, nie wiedziałem, nie miałem gdzie mieszkać, musiałem swój dom wybudować i jest taka jakaś lepianka. Tak. Co? I my nic o tym nie wiedzieliśmy, przecież my tutaj cały czas na tym serwerze gramy. Ja wiem. Chodzimy tutaj, a tutaj się osiedla nowa osoba. Kurczę, i to ma domek jeszcze taki, powiem, nawet, słuchaj, no przepraszam. Trochę bieda, ale myślę, że tutaj... Ja wiem, ale to wiesz, to były moje pierwsze dni w szkole i trochę się wstydziłem. No, nie chciałem wam mówić, żebyście, wiecie, nie pomyśleli, że ja w takiej biedackiej chacie żyję, nie? No rozumiem, ale nie, my możemy zostać ziomeczkami, tak, o, wiesz, o co chodzi. Serio? Normalnie, spoko. Normalnie. Yes. Dobra, nie... ale obiecaj mi, że tak. Nie powiesz nikomu, a tym bardziej temu Wafelowi, okej? Okay? Bo oj, jak ja go nienawidzę. Dobra. Po prostu na samą myśl tak mnie skręca. Dobra, z czym prądośnik się nie dowie o niczym. O niczym się naprawdę nie dowie. Dobra, ale przysięgnij mi, okej, dobra? Przysięgam na moje żabie uda, że niczego nie powiem tościorowi Wafelowi. Dobra. Ale musisz mnie, ale pod jednym warunkiem musisz mnie oprowadzić po tej twojej chatce, co tutaj się wyczynia. No dobra, no okej, dobra, niech ci będzie. Więc słuchaj, no, to jest taki mój prowizoryczny, taki malutki, skromny, nieduży domek. No właśnie, widzę, że jest bardzo malutki. Nie ma on nic specjalnego. Jak sobie tutaj możesz sobie wejść do środka, zapraszam. Dobra. Tutaj widzę buty wyczyszczone, Tak, czyszczę. Dobra, właśnie, to jest ważne, wyczyść buty i teraz tak, tutaj mam jakieś takie podstawowe narzędzia, żebym mógł sobie, wiesz, przeżyć, ugotować coś, no i tak. Tutaj mam moje książki oraz, że tak powiem, całą bibliotekę i używam tego tutaj mniej więcej do waszych sprawdzania waszych kartkówek, do, wiesz, różnych pytań. Po to właśnie mam te biblioteczki. Taka prowizoryczna skrzynia, a w niej w sumie nic ciekawego. I to tyle tak naprawdę, ale tutaj... Pokaż. Mamy przejście. Co to jest taki, wiesz co, ja bardzo lubię być blisko przyrody. Jak wiesz, jestem nauczycielem z pasji. Po prostu kocham biologię, dlatego tutaj jak widzisz mam
jakiś ogród ładny, tutaj też trzcina rośnie. Wiesz, próbuję być samowystarczalny. Chciałbym po prostu, żeby Palionowo zamieniło się w piękne, zielone miejsce. Bo jak wiesz, drzewa są niszczone, wszyscy palą drzewa. Tak, ja wiem, ja wiesz, wiem. Zwierzaczki umierają, no ja nie wiem, to trzeba zmienić. Dlatego to też postanowiłem... Tutaj to jest twoje? Tak, to jest taki wodospadzik, żebym mógł sobie świeżej wody zaczerpnąć albo sobie wykąpać. Wiesz o co ale chodzi, fajnie, tak tutaj w wchodzisz naturze, tak sobie naturze, wykąpiesz. No dokładnie, wszystko no. Trochę zimna woda. Woda troszeczkę zimna, no może i być zimna, no nie powiem, no. Ale słuchaj, tutaj możemy napełnić wodę, wypić sobie wodę. O, to przy okazji to ci zaraz dam buteleczkę. O, no właśnie, kurde, mam buteleczkę pysznej wody Bożej. O, świetnie. Sobie gulnąłem sobie, a tutaj też masz jakieś tutaj kurcze liście. Tak, tutaj jest takie jedno, takie lilia, taka wiesz, ładna sobie, że tak powiem, stoi. No i co mogę powiedzieć? No nic, taki tutaj mały skromny domek. Jak oceniasz mnie? Myślę, że domek jest bardzo ładny, ale kurczę mały jest. Panie nauczycielu, proszę mi powiedzieć, czy pana nie stać po prostu na lepszy dom za pensję nauczycielską? No właśnie, to jest problem, posłuchaj mnie, ale zdradzę ci sekret, okay, tylko nie mów dobra, tego nikomu. Top secret, dobra, słucham. Słuchaj, ja nie mam w ogóle diamentów. Nie wiem, jak żyć. Naprawdę. Nie mam czym zapłacić za jakiś lepszy dom, nie mam materiałów, nie mam nic, żadnych bloków, serio. Że tak powiem... Żyję na najniższym poziomie, jak tylko mogę. No i nie wiem, no próbuję, wiesz, przeżyć, ale no jest ciężko, jest trudno. Dobra, wiesz co, mam dla ciebie umowę. No posłucham, słucham. Ja ci pomogę zacząć na tym serwerze. Będziesz miał, zbuduję ci najlepszy dom, jaki można. Serio? Najlepszy dom. Nagram o tym osobny odcinek. Zbuduję ci najlepszy dom, ale pod jednym warunkiem, że dostanę... piątkę najwyższej wagi w szkółce. Najwyższej wagi? Zasprawdzamy. To może być trudne, to może być bardzo trudne, wiesz o tym. Dlaczego? To nie jest taki hop-siup. No bo, wiesz, jak tutaj spojrzą, jak mnie sprawdzą i ty będziesz miał jakieś takie podejrzane oceny, to będą, Faktycznie. Wiesz, mogą cię coś podejrzewać, że coś spiskowałem i mogą mnie wyrzucić. Wiem, co musisz zrobić. Musisz nam dać łatwy następny sprawdzian i wtedy mogę ci wybudować super chatę. Co? Ale chwila, ale wafelkowi też? No, ale wafelek i tak się nie nauczy, no i tak się no nie dobra, nauczy. No dobra, masz rację, dobra, niech ci będzie, okej, umowa stoi, niech ci będzie. No i deal, dobra. Piąteczka, no i deal. Piąteczka, no i pum! Gitara, pum! Dobra. Mamy deala, słuchaj, dobra. Jak widzisz, jest noc, ale ja mam dla ciebie taką niespodziankę, skoro już tutaj jesteśmy, to chciałbym cię zaprosić na piękny i smaczniutki poczęstunek, że tak powiem. Okej, no jestem bardzo chętny na poczęstunek, bo jestem w sumie... Proszę bardzo. Oła. Oj, uważaj, bo tutaj, ci się pali. Tutaj, jak widzisz... Dam ci zaraz jedzenie, proszę. O, jedna rybka, jakiś kurczaczek oraz jakieś mięsko. I możesz sobie ugotować tutaj. O, ugotujemy sobie to, ale super, dobra, cyk. Dobra, tutaj ja mam dwa miejsca, ty masz też dwa miejsca, to sobie ugotuj też. No dobra, to ja też sobie ugotuję jakiegoś kurczaczka i jakąś tutaj, rybkę, niech będzie. Swoje posiłki. No i powiedz mi, panie nauczycielu, od kiedy jesteś na serwerze? To będzie taki z tobą wywiad, powiedz. Wiesz co, no dobra, no więc jeżeli jesteście ciekawi, ja nie dołączyłem do serwera jakoś bardzo dawno, wręcz powiedziałbym, że to było kilka dni temu, wiesz, to było bardzo szybkie. Wiesz, tak? Tutaj była potrzeba na nauczyciela i ja powiedziałem, okej, dobra, ja się zgłoszę i tak oto z ciekawości, bo wiesz, lubię uczyć, no i mnie to interesuje, dlatego pomyślałem, dlaczego by nie spróbować tutaj w tej prestiżowej szkole fajnej. Rozumiem. No o, proszę, tutaj twoja rybka, bo mi... O, dziękuję ci bardzo. No i tyle. Co mam więcej powiedzieć? No, a jak ci się ogólnie podoba na Palionowie? Bo nie wiem, czy wiesz, ale kurczę, to jest jedno z najpiękniejszych miast na polskim YouTubie. Muszę przyznać, że jest naprawdę, naprawdę piękne. Bardzo ładne miasto, no... Budynki są niesamowite wręcz, dlatego ja też, jak widzisz, trochę daleko zbudowałem swój dom, żeby też za bardzo nie przyciągać uwagę i tak na spokojnie żyć sobie przy łonie natury, oddychać pięknie. Rozumiem, wiesz, a ty w ogóle mam do ciebie pytanko, ty widziałeś, gdzie ja mieszkam? Nie mam pojęcia, no wiesz, to... nie sprawdzałem moich uczniów. Proszę, serio? Panie nauczycielu, proszę za mną, a w ogóle mogę do ciebie mówić w bzyku, czy muszę nauczycielu? Znaczy, wiesz co? W szkole zachowajmy formalność. Tak. Teraz, słuchaj, jak już jesteśmy, jak już mamy takie układy, możesz do mnie mówić jak chcesz. Dobra, no to dawaj bzyku, wariacie, idziemy na moją chatę. Chodź, tutaj ci wszystko pokażę, poczekaj, tutaj sobie musimy przejść. No ogólnie tutaj widzisz, jest parę budynków.
Tutaj tak, ja się tutaj prawie zgubiłem, powiem no, ci. No, jest naprawdę wielka wioska, no, to tutaj musisz... Tutaj przyznać. Można się było zgubić i no, dobrze, że tak powiem, była tutaj droga, nie? Bo mało tak, co bym tak. nie pomylił się. To prawda, to prawda. A więc widzisz tam tą willę z kwarcu i troszeczkę taką nutkę białego drewna. Czy widzisz tą willę przed sobą? Tutaj? Masz na myśli tutaj tą fontannę, czy jak? A, nie, tam! Nie, tam. Aha! To jest twój dom? To jest moja chata, to jest moja chawira, moje co? Miejsce zamieszkania. Zapraszam, jak widzisz, tam jest moja głowa. Tutaj jest ja moja nie głowa. Wierzę! Jak wchodzisz, to cyk, w dzwonek, proszę bardzo. Okej, okay, okej, okay, dzień dobry, chwila, tutaj muszę wytrzeć, bo ja tutaj... Nie, spokojnie, okay. U mnie nie trzeba wycierać butów, bo jest prawie wszędzie dywan. Okej, okay, wow! Tutaj jest galeria pięknych obrazów, tutaj o, jakieś kurde. Roślinki. Tutaj mamy Andrewsa, Andrew tutaj bacznie pilnuje tutaj porządku. Siema mordo, siema, to co jest tam? Pozytywny wariat, tutaj jak widzisz jest wejście na ogródek, też mam tutaj ogródek, ale obecnie ogródek okay. jest zgaszone. No, widzę, że jakiś, a czemu ja nie mogę przejść, chwila, nie mogę na tutaj, shift, aha. shift. Dobra, muszę kucnąć, rozumiem, tak, dobra. Tak, kucnąć okej, okay, tutaj kucnąć. Widzę ognisko, jakieś takie troszeczkę zieleni, no, jak ja bym tutaj mieszkał, to powiem ci, wolałbym coś bardziej zielonego, ale no fajnie, że uwzględniłeś też ogródeczek. Tutaj mamy bardzo ogródeczek, miło. To jest ogródeczek dla wspierających, także warto to kupić wspierającego na kanale. Tutaj muszę pododawać osoby, które obecnie wspierają kanał. No, chodź jeszcze do góry. Tutaj jest kuchnia, zobacz jaka jest piękna kuchnia. Tutaj są. O, możemy nawet zjeść. Widzę tutaj jakiś torcik. Tak, można, ale właśnie ja kurczę teraz nie jestem głodny, bo twoim pyszkiem. Ja też, ja jestem pełny. Tutaj, tak tutaj sobie pęka. Śpię, tutaj mam łóżeczko, jak widzisz. A, takie, widzę, eleganckie. Widzę. Tutaj widzę. Mam enchantik na dole, proszę bardzo. O, zobaczysz. Jakiś tutaj stół zaklęć, ale ładny tutaj, tak, wow. No, tutaj jest zrobione wszystko, elegancja Francja. A słuchaj, do góry. A ty mieszkasz no. tutaj sam? Bo kurczę, ten dom jest tak duży, że no, no ja tutaj by się dało zmieścić 20 osób. Spokojnie, spokojnie. Tutaj mamy magazyn, jak widzisz, jest magazyn. Wow, właśnie. Ale ogromny. Na sam start, panie nauczycielu bzyku, chciałbym ci dać taki mały pakiecik. Nie, ja nie mogę, ja nie mogę tego przyjąć. Ja nie mogę tego przyjąć. Ja nie mogę. Tego przyjąć. Nie, musisz nie to mogę. Przyjąć, musisz nie, przyjąć. Ja, nie. ale nie, powiedz. To jest za dużo. Ale nie, to ja ci powiem dużo. Tak, ja ci powiem tak, weź to i zobacz ile mam diamentów w skrzynce na lewo, na, no zobacz tam, to jest skrzynce, ile mam diamentów. Dobra, mogę pozwolić, że tak mam otworzyć? Zobacz. No dobra. Zobacz, ja mam diamentów. O mój Boże! Mi, jeden stack mi nie zaszkodzi, mogę ci troszeczkę oddać. Ile diamentów? Także ja myślę, że jak to... ja mam ci się... Dawid, no, jak mam ci się odwdzięczyć? Ten jeden stack powiedz to jest mi. Naprawdę nic. No właśnie, kurczę, jak będzie łatwy sprawdzian, to myślę, że wszystko dobra, będzie już okej. Okay. Dobra, zrobię łatwy sprawdzian. O, tu jest nawet dla wafelka, niech będzie. To jest jeszcze kopalnia, na dole nic nie ma i to jest okay, jeszcze taki okay, mały okay. magazyn. Tutaj muszę to okno, kurczę, zrobić, bo włamali się do mnie. Złodziejstwo złe było. Złodzieje, no. A tutaj patrz, jest mapa palionowa, nie wiem czy gdzieś jest mapa palionowa wow, oficjalna. A jest tutaj gdzieś nasza szkoła? Okej, nasza szkoła. Jest może jeszcze mój budynek jakoś, mój domek taki. Trzeba by było odświeżyć, wiesz, jak się odświeży w tamtym miejscu, to wtedy będzie, bo to trzeba. To dobrze, nie, to dobrze, że go nie ma, bo ja właśnie chciałem tak, wiesz, tak na spokojnie, tak, żeby nikt nie wiedział o tym, więc dobra. To spoko, więc, to spoko, no więc to nie rób, więc nie o rób. Tym się na pewno nikt nie dowie. No i wiesz co, Marku, panie bzyku, dziękuję ci słucham. Bardzo za dzisiejszy odcineczek, no póki co... To ja, to ja tobie dziękuję bardzo. Nie ma za co zbudować taką hawirę, że zobaczysz. Moi drodzy, dziękuję za oglądanie tego doczekać. Odcinka. Widzimy się jutro o godzinie 19. Jeżeli jeszcze nie zostawiłeś łapki w górę, no to drogi widzu, oczywiście teraz zostaw łapę w górę, bo to jest odpowiedni moment. Widzimy się jutro o godzinie 19 na następnych odcinkach. Do usłyszenia, elu! Naro!